Wielokrotnie krytykowałem tak zwane publiczne media i państwowe media w Polsce, które wydaje mi się nie stanęły na wysokości zadania. Gdyby stanęły, PiS nie rządziłby dzisiaj w Polsce. I to rzeczywiście przeraziło tę elitkę, pseudoelitkę, która została, jest systematycznie teraz od władzy odsuwana, która traci urzędy, która traci karty debetowe w samym Ministerstwie Obrony. Tego jest nieprawdopodobna ilość, a pieniądze, które są na to poświęcane, naprawdę sięgają milionów złotych. To są gigantyczne przywileje emerytalne, a które sprawiają, że jest całe wielkie grono ludzi, którzy, słuchajcie Państwo, mają emerytury rzędu 20 tysięcy złotych. Emerytury, ja nie mówię o zarobkach, mówię o emeryturach. Abstrahując od zarobków, bo często są to ludzie, którzy poza pobieraniem tych 20-tysięcznych emerytur jeszcze mają bardzo ciepłe posadki, a to na jednej akademii, a to w jakimś funduszu, a to w jakimś zakładzie, a to w jakimś doradztwie. Tak wyglądała Polska zwana Polską Ludową i tak niestety wyglądała Polska po 1989.